Mój dobry uczynek to taki, że pomogłam starszej pani zakupy zanieść do domu. Zawsze kupuję bezdomnym jedzeniem. Ja za dużo dobrego nie zrobiłem, ale też za dużo złego też nie zrobiłem. Dobra odpowiedź, dyplomatyczna. Szanowny dżentelmenie, nie obrażam i mam wielki szacunek do wszystkich ludzi. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę rozdawała prezenty. Aktualnie znajdujemy się na rynku w Poznaniu. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, żeby dostać prezent, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaki dobry uczynek zrobiłeś w tym roku. Więc ja Was serdecznie zapraszam do oglądania i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie subskrypcję na dole. Co Państwo dobrego zrobili w tym roku? Bardzo dobry uczynek. Zapisaliśmy się do UNICEF-u. Pomagamy. Tak, pomagamy. 50 zł co miesiąc leci. Przyznam, że ja tak samo. Ja mam tą wersję 30, że złotówka dziennie. Na pewno Państwo zasłużyli na prezent. Tutaj płytka Best Christmas. O, dziękujemy. Tak? Dziękujemy również bardzo. Będziemy tańczyć w domu na to, nie? Kinga? Tak? Będziemy tańczyć, tak? Może już. Mam nadzieję, że macie Państwo odtwarzacz w sumie do płyty, bo ja na przykład już oczywiście, nie mam. Oczywiście, nie, oczywiście mamy. Mamy jeszcze taki stary jawnik jest pana Sonika, żeby zrobić spokojny świat. Dziękujemy również. Taka pani była w sklepie. O, ja wiem. Miała 50 zł, a płaciła chyba z 80 zł. I dała mi pieniądze. A ja pomogłam moim kuzynom w odrabianiu lekcji. Okej, to też jest fajny, rodzinny uczynek. Trzeba pomagać, to prawda. Dobra. Duża jest M-ka. Proszę bardzo. S-ka. Może być S-ka? Może być. One są takie oversize'owe. Proszę bardzo. Dziękujemy. Możemy zdjęcia? Jasne. Ja dzisiaj, jeżeli chodzi o okres świąteczny, pomagaliśmy zwierzętom w schronisku. Super. I oddawaliśmy rzeczy na szlachetną paczkę. No to świetnie, no to na pewno pięknie. Państwo zasłużyli na prezent, także o. O, super. Dziękujemy. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego na święta dla Państwa. Dziękuję wzajemnie. Cześć. My w tym roku cały czas pomagamy ludziom właśnie tutaj organizować Wigilię, tak? Pomagamy też w różnych akcjach, które właśnie mają na celu... Pomagamy babci sprzątać działkę. No babci trzeba zawsze pomagać. Pomagamy babci sprzątać działkę i co jeszcze pomagamy? I pomagamy podlewać... Podlewać kwiaty. Ej, no za to się należy super, chyba jakieś ciuszek i chyba płytka dla mamy, co? To jest taka płyta dla ciebie i dla mamy, żebyśmy mogli sobie... Ze świąteczną muzyczką, ze świąteczną muzyczką. To najwyżej mama też nosi, a młoda jakieś... Czekaj, mój dobry uczynek, że dzisiaj się widziałem przedwczoraj z synem moim. To jest dobry uczynek. Ukochałem go, pocałowałem, on się ucieszył. Ale jest Elka, dobra. Elka? A może być jeszcze jedna Elka, co? A jak nie ta Elka może być? Koszulkę może i koszulkę. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Karmiłam kota, który był no taki obleśny trochę. No to dobrze, trzeba dbać o zwierzaki. Obleśny czy biedny? Biedny też. No trzeba dbać o zwierzaki, także... Płytka leci. Płytka leci. Świąteczna muzyka. Na kanał YouTube Karina Pochwała. Na mój kanał. Zobaczę. Super. Zapraszamy. Dzięki ślicznie. Wszystkiego najlepszego. Kiedyś jak wyjeżdżałam ze sklepu, to jakaś babka stała na ulicy. I macha, żeby się zatrzymała. Ja podjechałam i ona taki, Jezus Maria, zgubiłam telefon, portfel i w ogóle całą torebkę. I czy może mnie pani podwieźć? Ja tak w ogóle zdziwiona, dobrze, spokojnie, niech pani mi to na zawodzie zajmie, bo to taka starsza kobieta była. No i ją wzięłam, ona mi przez całą, ona, ja się pytam, gdzie zawieźć. No i wzięłam ją do syna jej, bodajże. I ona przez całą drogę po prostu, że zgubiła. Ja się zastanawiam, może pani zastrzyc kartę, mówię jej, wyjaśniam. Uspokajał ona cały czas i ja serio się bałam, że ta starsza kobieta mi zajdzie na zawał. I ją podwiozą tam, gdzie miała, bo to było w centrum miasta i ja ją zawiozłam gdzieś na te, na obrzeża. Ale to dobrze, bardzo dobrze, bo, no bo tak trzeba robić po prostu, no. Ratowałam szczeniaki w zeszłym roku i siedziałam z nimi ponad 48 godzin, nie śpiąc, bo wszystko było pozamykane. Dawała mi bardzo dużo zastrzyki, siedziałam, one... To jest bardzo graficzne, no. Więc nie będę mówić szczegółów, ale no. Były bardzo chore na parwowirozę, w dodatku zapasożycone. Niestety szczeniaki nie udało się wszystkim szczeniakom przeżyć. Ale siedziałam z nimi przez 48 godzin, to nawet nie były moje psy, żeby po prostu im pomóc. Miami. Proszę. O, dziękuję. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego na święta. Wszystkiego najlepszego. Hej, dziękujemy bardzo. Zawsze kupuję bezdomnym jedzeniem. Ja za dużo dobrego nie zrobiłem, ale też za dużo złego też nie zrobiłem. Dobra odpowiedź, dyplomatyczna. No. Dla dwóch się należy prezent, no co? Tak. No. Bo jeden neutralny człowiek w końcu się trafił, wiesz. Dobra. Nie szaleje. Dobra, to co, płytki czy... Może
Może chcecie bluzę jedną? Zobaczcie. Bardzo ładna jest, no. Świetna. Gitówka? Proszę bardzo, dziękuję. Proszę. To będziesz miał prezent dla mamy, stary, żeby w końcu zrobić coś dobrego po prostu. Choinkę. Dziękuję. Proszę bardzo. Szacunek mam do wszystkich ludzi. Czy ktoś ma 5 lat, czy 100 lat, no dobrze, i nikogo nie obrażam. I mam wielki szacunek do wszystkich ludzi. Szanowny dżentelmenie. Proszę bardzo. To dla pana szacuneczek wielki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ja spotkałem psa bezdomnego, nakarmiłem go i wziąłem go do domu. Ej. Super, teraz ma pan nowego przyjaciela. Ze zwierzętami coraz więcej osób właśnie, no, fajnie. 3 dni chodził po parku i go zabrałem. Proszę, go ze świąteczną muzyczką. Dziękuję. Fajna płytka. Może na prezent dla kogoś? Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, dla pana również. Mój dobry uczynek to taki, że pomogłam starszej pani zakupy zanieść do domu. Okej, okay, liczcie, naprawdę. A my właśnie byliśmy w Maku i jak zamawiałam drwala z żurawiną, który był przepyszny. Jak wyjmowałam pieniążki z portfela, to mi spadło 5 zł. I stwierdziłam, że wrzucę do... Na ladzie był taki jakby na zbiórkę. Ta skarbonka, domek. Tak. No. Wrzuciłam sobie tam 5 zł. Tak. No dobra. Obie dziewczyny bardzo pomocne, także... Zaliczamy. Bierzcie płytki. Ale obydwie z muzyką. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Miłego dzionka, wszystkiego najlepszego. Wzajemnie. Zatrudniłam się w Greenpeace i mogę ratować świat. Super, to jest chyba druga osoba. Chyba tak, nie? No dobrze, zobaczcie się bluza, proszę rozmawiać. Ejku, dziękuję bluza bardzo. Bluza Youngstar, kochani. Dzięki wielkie. Wszystkiego najlepszego na święta. Wzajemnie, cześć. Hej. A wy, kochani, wbijajcie też do nas w link w opisie, macie mercze, tak, Kariny. Tak, Youngstars jest mój merch, jest kolekcja cała Youngstars, super, super wykonanie, ja uwielbiam bluzy, jak i dresy, także no to zapraszamy. Prawda. No ja to może dzisiaj na przykład kupiłam pewnemu panu jedzenie. Dobra. A ja pomogłam koleżankom z chemią, tak? No to też się zaliczę. No dobra, proszę bardzo. Dzięki bardzo. Proszę. No, dzięki. Nie obraziłam mojego ojca, jestem bardzo miła dla swoich sióstr. W sumie podarowałam panu Rambo papierosy. Ej, czy my go dzisiaj nie spotkaliśmy? Spotkaliśmy, przedstawiał nam się. Szanowny dżentelmenie. No. Okej. Okay. No i poratowaliśmy pieniędzmi trochę też. No dobra, zaliczamy. Dwie emeczki, dwie płyteczki dla was. Proszę bardzo. Dziękujemy. Z giełdą jednego, dziewczyny. Nawzajem. Siemanko. Po prawej stoi taki Range Rover tutaj. No, widzę. To jest Range Rover mojego kumpla, może go kojarzysz z YouTube'a, DJ Palasite. Kojarzę. On kilka dobrych uczynków zrobił w tym roku, wiem. Tak? Może zostawimy mu płytkę za szybą, co o tym myślisz? O, zostaw mu to. Dobra. Tylko żeby wiedział, bomba. Że to jest, bo widział. Czy wycieraczki. Nie, jest okej, okay. Myślę, że to zauważy. Zresztą nagram mu to na Instastory. Dobra. You like Poland? Poznań? Yes? Good. Słuchajcie, gadaliśmy z panem właśnie i powiedział nam, że jako przygodę wziął swoje dzieci do Polski na święta, więc wydaje mi się, że to jest, Kari, jakiś taki mały geścik. Dobra, to dawaj upominki. Dobrze, to proszę, słuchki, CDs with Christmas music, yes. CDs with Christmas music. Thank you. No problem. Thank you. Have a good day. Thank you very much. Bye. Thank you too. Thank you. Bye. Także jak widzicie, wszystkie prezenty zostały rozdane, było dużo dobrych uczynków, były one różne, ale ostatecznie wszystkie były dobre. I ja mam też dla was konkurs. Jeżeli chcecie wygrać płytkę, zostało nam troszkę płyt właśnie z muzyką świąteczną, to piszcie w komentarzach Karina, ja chcę prezent. A ja wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Buziaki! Hej!